Jednogłośnie Rada przyjęła zmiany w zasadach programu skm czyli Suwalskiej Karty Mieszkańca. Ważność kart przedłużono z 2 do 4 lat od daty złożenia wniosku, a dla seniorów karta stała się dokumentem bezterminowym. Kolejna zmiana to uprawnienie do karty dla osób korzystających z ulgi podatkowej bez PIT dla młodych. Osoby korzystające z ulgi podatkowej nie będą posiadały PIT-u wymaganego do uzyskania karty. Niebawem prezydent miasta wyda zarządzenie. W którym określi, jakie dokumenty osoby spełniające kryterium tej ulgi podatkowej będą zobowiązane złożyć, by kartę otrzymać. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dostają też opiekunowie osób niepełnosprawnych dotkniętych schorzeniem narządów wzroku oraz niepełnosprawni z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wydane do tej pory karty ważne pozostają dwa lata, na okres czteroletni będą wydawane te nowe. Aktualnie w rękach mieszkańców jest ponad 27 700 kart. Roczny koszt funkcjonowania SKM-ki to około 2 miliony złotych, przypomina Kamil Sznel z suwalskiego ratusza. Do programu SKM-ki włączyły się również podmioty prywatne, oferując co najmniej 10% ulgi za usługi i towary.